Widzowie, ja jestem Czechów, zostaw lajka, komentarz, subek. Wpadnij w linki w opisie. My kontynuujemy historię z Gothica 2. Dlaczego jestem podjarany? Bo zobaczcie, co się stało. Jest, słuchajcie, grubaśny. I teraz, słuchajcie, jesteśmy przy lodowym smoku. Wyczyściłem wszystkich. Solo. W ogóle fajną kombinację znalazłem, patrzcie. Bo tak to bijemy po kolei. A jak zrobimy pyk, to pyk, walimy. Pyk, pyk. Py, py. Nie? I tak szybciej bijemy. I słuchajcie, dzięki tej kombinacji deszczowi ognia i trochę wczytywań przez jakąś godzinę udało mi się tutaj dotrzeć. I po spotkaniu oczywiście Speeda. I teraz chyba przyszedł czas porozmawiać sobie tutaj z mroźnym gagatkiem. Jak ty się nazywasz? Nie wiem, nie widziałem. Coś w ogóle muzyki Dlaczego nie ma, nie? zakłócasz mój odpoczynek? Czy mam się zakopać jeszcze głębiej, byście mnie wreszcie zostawili w spokoju? Zaprawdę jesteście niezwykłymi istotami. Nieważne, ile razy przetoczy się przez was lodowaty wicher śmierci, zawsze znajdzie się jeden, który powstanie z popiołów, myśląc, że sądzonemu być bohaterem. Ale to się wkrótce zmieni. Osobiście dopilnuję, by tym razem żaden z was nie powstał. Milcz! Na moc świętego oka, które powierzono w moje ręce, zaklinam cię, odpowiedz na moje pytania. Pytaj więc. Twoja wiedza i tak na nic ci się nie zda. Okej, w ogóle to są Kim strasznie nudne te jesteś? pytania i one właściwie Jestem są tak same. Tinkrek, pan Inkreg. lodu i śniegu, strażnik spotkania i ten, który zakończy twój Ja nędzny tutaj wy tak żywot. wszyscy gadacie. Któremu bogu służysz? Jakież to przeklęte bóstwo pozwala, by tak odrażające istoty jak ty Ej, chodziły po naszym świecie? ładne są Próżno się smoki. trudzisz, próbując ogarnąć znaczenie naszego spotkania, mały Wiem, że w ogóle w bohaterze. Gothicu 3 też są Beliar nie smoki. tylko pozwolił Widziałem na sobie nasze smok. przybycie, Nigdy nie on spotkałem. kazał nam tutaj przybyć. Beliar. Wsłuchani w jego święte słowa nie spoczniemy, póki nie spełni się jego wola. Gdzie znajdę twego O, pana? coś nowego Jego powie? skarbiec znajduje się w kamiennym dworze Irdorat. Tam go szukaj, Kamienny dwor póki nie i uda mu Indorat. się przywrócić właściwego porządku świata. Będzie tam spoczywał, pogrążony w To zadumie. jakiś chłopiec? Daruj sobie Będziemy mogli go szczegóły. zabić, Powiedz tego mi boga lepiej, czy gdzie się coś? znajduje ten dwór A jej w Irdorat. ogóle. Rozczarowałeś mnie, człowieczku. Przezwyciężyłeś tyle przeciwności i pokonałeś niemal wszystkich z nas, A a czy on teraz wie? ośmieszasz się własną niewiedzą. Jeśli nazwa Irdorat nic ci nie mówi, lepiej udaj się do Okej. swoich magów i poproś, by pozwolili ci sobie usługiwać. Bo najwyraźniej nie jesteś jeszcze gotów, by dźwigać brzemię prawdziwej wiedzy. Nie wiesz jednego słowa, nie jesteś godzien dźwigać brzemię prawdziwej wiedzy. Dobra, czekajcie, muszę naprawić sobie tutaj tego owego. Koniec. Faza escape. Save. Lecimy z frajerem. Tylko gdzieś mi muzyki brakuje, jakichś dźwięków takich. Dobra, słuchajcie. Plan jest. Na początku trzeba zaplanować coś, więc bierzemy, słuchajcie. Wydaje mi się, czarna ruda. Fastem. Fastem, czarna ruda. I na początku bijemy mieczem. Proste. Plan jest giga łatwy jest plan. Prosty, prosty bicie mieczem. Na polsztonga i wyjebane. Pyk, pyk. Okej, coś tam bijemy, widzę. Nie jest najlepiej na świecie, bo on się szybko regeneruje. Co to tak będziesz teraz w powietrzu zawisiał? Pod jajcami mu będę stał teraz, czy co? No to może kurwa. Ty zbugował się, chłop. O kurde! Oj, ciężko będzie. Wydaje mi się, że jest mi tu potrzebny jakiś tutaj golem. Dobra. A widzowie, no nie tyle razy padłem, tak? Jeden raz. Wiecie co? Wydaje mi się, że na ogień będzie, na wodę, znaczy na lód będzie dobre. Wydaje mi się, że ognisty deszcz będzie kurwa zajebisty. General. Jest mocny, co? Jest mocny, jest siekiera, tylko by trzeba było jeszcze walnąć potę i jeszcze raz tak zrobić.
Już nie mam chyba. To tworzenie golema. Pyk. Atakuj. Do boju. Dwa razy ognisty deszcz zadziałał. Teraz fazę ataki bijemy. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. No ładuj się broń. Czemu moja broń się nie ładuje? Czemu nie walę piorunów? Czemu nie walę piorunów? Szybciej! Teraz się odbuguje. Czemu stoi w miejscu? Gdzie jest epicka walka z Grygotik 2? Halo? Mr. Boss? Kurwa, ja mam wrażenie, że on sobie sam damage zadaje. Tak! O kurwa, 6000 expa to całkiem sporo. Widzowie, mamy to, ty, nie sądziłem, że naprawdę mi się kiedyś, kurczę, uda takie rzeczy porobić. Patrzcie, jak tu w ogóle po... Tak, wie... Ty, wiecie, co to jest za miejsce. Teraz się zorientowałem. To jest, widzowie, stara kolonia, czy tam nowa kolonia, czy coś takiego, nie? W każdym razie kolonia, ty. Wiadomość, ale ja jej easter eggi normalnie tego. Uj, ty. Co to było? Pamiętacie? Tutaj kradłem każdy pojedynczy dom w Gothiku 1. Okradałem tutaj. Także pamiętam to bardzo dokładnie. No, walimy save'a. Udało się dwa razy deszcz ognia. Deszcz ognia jest mocny na, wydaje mi się, przeciwników w range'u. Tak samo jak na przykład te tutaj potworki. Nie było innej opcji, jak zabicie ich właśnie deszczem ognia. Walłem jeden deszcz ognia i wszystkie padły. Było to deszcz ognia z siekierą, nie? Tutaj walłem jeden deszcz ognia i wszystkie nie żyły. Deszcz ognia, no wątpię, że tam będzie easter egg, tam się nie da chyba dostać nawet, ale tutaj była wiadomość. Chętnie bym ją odczytał, to jest chyba to. Opuściliśmy obóz i zamierzamy udać się do samego centrum destrukcji. Może tam znajdziemy odpowiedzi, które szukaliśmy przez tyle lat. Jeden na Danos wie, dokąd wiedzie nas ta ścieżka, a Danos niech będzie z nami Saturas. Tak. A przecież tutaj Saturasowi biliśmy normalnie tego, rozwaliliśmy tędy barierę, tak? Tak było, widzowie. Smocze jajo. O, to bardzo interesujące, bo ja dokładnie wiem, gdzie to smocze jajo trzeba zanieść. Tylko problemy, słuchajcie, są takie, bo ogólnie wydaje mi się, że i tak musimy się udać w dzisiejszym odcinku powrotem do Corini, w sensie... Wydaje mi się, że takie jest tutaj nasze przeznaczenie. Z powrotem do Corinthiu. Ty, ja mam wrażenie, że nie ma dźwięku. Niby są, ale jakoś tu kurwa, kurczy cicho. Musimy udać się do Corinis. Pogadać z magami. Znaczy nie do Corinis, tylko... Znaczy, no wiecie, o co mi chodzi. Nie do starej kolonii. Do kolonii. Nie wiem, gdzie my jesteśmy, ty. Jak to się nazywa? Taki totalny PPG jestem. Jak to się nazywa? Górnicza Dolina, o. To tam to chyba ogólnie można nazwać, wiem, że miasto jakby to jest Corinis, ale chyba ogólnie możemy to też nazwać jakby taką Corinis siedzibą czy coś. Wydaje mi się, że tam się mamy udać. Plus jeszcze możliwe, że zaatakują smoki, słuchajcie. Kiedy nas nie było. Bo my tak coś, kurczę, za często o te smoki pytamy. Robimy save'a i zobaczymy, czy dzieje się tam coś ciekawego, na przykład w zamku. Bo cztery smoki pokonane, wydaje mi się, że... No, że to są wszystkie już smoki, które mogę aktualnie pokonać. Tablica łuczników, posługiwanie się łukiem plus 2 i zręczności 3, to jest super. Zręczność plus 4, zajebiście, a to magii. Mana plus 4, no, okej. Okay. Zawsze to mana plus 4, prawda? W ogóle te grzyby powinienem jeść, nie? Bo one dają manę ogólnie. I te też chyba dają manę. Zaraz sprzedawać, ale coś nigdy ani razu nie dostałem many od nich. Może naprawdę ich trzeba, kurczę, trochę zjeść. Taką no trochę wydaje mi się, że trzeba ich sunąć. Jeszcze raz save'ik i idziemy do tego, do zamku. Strasznie cicho, czuję się jakbym, nie wiem, nie grał w grę. Idziemy do zamku, tam się pewnie coś wydarzyło w tym zamku. Zobaczymy. Mam po czwórkę do zamku. Lecimy. Halo? Stało się coś? A, w ogóle... O, jestem niewidzialny.
Czy my chcemy naładować oko i nosa teraz? Kurde, nie wiem, naładuję. W sumie kij z tym, no nie? Zawsze muszę zapisać, żebym się odbugował. Mogę zastrzelać serce jedno za 400 golda, jak nie naładuję, ale. One się chyba marnują, te serca, nie? To mi się wydaje. Dobra, jakiś atak. A tutaj musimy zdać relację, że smoki jakby zostały kurczę rozdupcone, mi się wydaje. Działo się tu coś? Może tu poglądamy, ty. Ciekawego? Chyba nic. Chyba musimy do szefa iść. A ty, coś ciekawego? Już nie masz na kogo polować, ty. Dobra. Mam własne zdanie na ten temat. No widzicie, tu jest jakiś dźwięk, tu jest jakaś muzyka. Tu ktoś stuka, tu ktoś rozmawia, to jest fajne, nie? Dzięki temu to jak jest tak za cicho, to jest kurczę za cicho, nie? Jak jest cicho, to jest za cicho. Słuchaj, słuchaj, szefie. Mam wiadomości dotyczące Nie mam smoków. czasu na takie rzeczy. Mów! Udałem się na zachód i rozprawiłem się z lodowym smokiem. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. To wszystkie, nie? Wszystkie smoki nie żyją, no. Wszystkie smoki nie żyją. Wszystkie? A więc zło zostało Powinien był wiedzieć, ostatecznie jak pokonane? No nie wiem. Niestety nie. Pozostał jeszcze ich przywódca. Który też jest chyba Ale czy smokiem. to nie smoki dowodziły Powinien orkami? wiedzieć, co jest Tak, to dobre, a prawda. co złe. Ale one też mają swojego Kto władcę. ci to powiedział? Jego również musimy zgładzić. Ale ja nie mogę się stąd Tylko jeden ruszyć. wie, co Muszę jest. No ty, pilnować rudy, a ty jak dookoła zwykle, kręcą się ty. jeszcze ci przeklęci Wszystko zabije. orkowie. Smoki Będziesz musiał sam się rozjebie, tym zająć. Nie orków mogę ci pomóc, rozjebie. co złe. Niech Inos macie w swojej Tak, opiece. pewnie, że tak. Wcześniej. Wypierdolony we mnie. A co tam będę? Żadna wielka sprawa. Sam musisz rozjebać Boga. Nie musisz mnie o to pytać. Który stworzył kurse z wielkie smoki. Pewnie, Coś że jeszcze? Ach, zost. Dobra, no, jakieś wieści? Tak, jesteś tu O. bohaterem. Pozbycie się smoków to niewątpliwie niełatwe zadanie. No dobra. To w takim razie, jak jestem bohaterem, to Nikt nie chce wiedzieć. może są jakieś ciekawe oferty dla mnie, albo ktoś mnie tu będzie No wielbił, dokładnie o moje powiedzmy, słowo. tak? Pogadajmy może z tym chłopem, co tu Inaczej kuje, nie bo on jest. kuje, kuje, on ciągle tą krew Jeśli chce, ja mu mógłbym daję tą sam krew, ja mam wyjaśnić, to wrażenie, byłoby że on w końcu z dobrze. tej krwi zrobi coś zajebiście Jeśli nie, dobrego, to nie? mam wierzyć. Pomiesza, pomiesza, jak zajebistą zbroję zrobi, nie? Nawet słówka. Co w ogóle? Nic, o czym bym słyszał. Tak mi się właśnie wydawało. Nie mam nic, co. Kurde, a to jednak nie. Wszystkich tych, którzy Ale jaja. No nic. Z tym gadałem. Wydaje mi się, że ewakuacja, słuchajcie, jest robiona do przełęczy. Dwa razy przełęcz na wynos. Tu jest Górnicza Dolina. French Corinis. Gdzie jest French Corinis? Nie mogę. Strach, nie mogę, teleportacja. Gdzie jest ty? Zamek? Przecież Korinista. Tu, miasto portowe, Xardas. Wierna? Klasztor. I tawerna też. Majątek ziemski? Nie. Dobra, także po kolei. Górnicza Dolina. Dlaczego ja tyle w ogóle ustawiłem, słuchajcie, tych rzeczy? Ponieważ do tych każdych z tych miejsc musimy się udać. Zarówno słuchajcie do Xardasa, zarówno słuchajcie i do Xardasa musimy się udać, i do tawerny, z tawerny do magów wody, do klasztoru magów ognia. Wszędzie tam musimy się słuchajcie poudawać. No udać się musimy. Więc poustawiałem tutaj wszystkie. Dobrze, że mamy teraz te teleporty, to o wiele to. No jak na początku musiałeś dygać, to się zesrać można było. Ale no to teraz jak sobie biegnę, kurczę, normalnie z tymi teleport tu, teleport tam, poteczka tutaj, to się zaraz przyjemniej, kurczę, biega. No. A więc spodnie ubrać, bo jest strasznie zimno, ja tu odcinki, słuchajcie, tłukę i mówię, nie będę kodował, nie będę tutaj nacheatował. Mówię, muszę przejść to normalnie, wiecie, walę tu kulę ognia, wcytuję 7 razy. Mamy, słuchajcie, rozdział 5. Rozdanie, ja was, może ja sobie zaznaczę, bo ja nawet, kurde, warto sobie zaznaczać, który odcinek będzie rozdziałem którym, więc jakoś muszę to, kurde, postawić z zapałki tu, to sobie będę wiedział, będą mnie wkurzać, więc sobie przypomnę, że to chodzi o rozdział 5.
Muszę zapisać, bo ja nie zapisuję nazw odcinków, co się działo w każdym odcinku, więc żeby teraz, słuchajcie, ponazywać te odcinki, to ja będę się teraz cofał i oglądał je jeszcze raz. Brawo, Eryk. Jesteś kompletnym idiotą. Zamiast po prostu nazwać je po odcinku, ja robię taki czajs. No ale jest jak jest. Otwarłem to już pewnie 7 razy. Pewnie, że tak. Dobra. Tutaj Psęcz Korinis nie. Miasto portowe to jest miejsce, do którego musimy się tak czy siak udać, więc może udamy się teraz. Dużo rzeczy się dzieje, szczególnie, że to nowy rozdział. Rozdział 5 to jest przedostatni, słuchajcie, rozdział. Więc wydaje się, że powoli, bo powoli, ale faktycznie, słuchajcie, zbliżamy się do końca. Kurde, nie sądziłem, że przejdę kiedyś Gothica 2, naprawdę. Tyle razy w niego grałem, nigdy go nie przeszedłem. Dostatecznie zwątpiłem, kurczę. Czy mi się kiedykolwiek to uda. Lares. Hej, ty! Teach me master? No możesz mnie nauczyć zręczności. Wymagasz ode mnie. Aha. Remedy aktro. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Okej, okay, czyli ty jesteś Lares. Lares z takim kocurem, a nie jesteś, okej. Okay. Rozdział 5, co znaczy, że Brahim prawdopodobnie ma dla nas nową mapę. Dobre mapy to podstawy. O, Brahim akurat pierwszy rozdział, jaki istnieje, nie ma dla nas nowej mapy. Interesujące, natomiast ja mam, zaraz będę. Dobra, widzowie. Idziemy do maga wody, który tu stoi. To było wiadomo. Toch i do Lorda Hagena, do Lorda Andre. I to chyba wszystko ogólnie. I do Hara. Czy ty masz coś nam nowego do kupienia? Czy mogę? Powinniście się cieszyć. Na mocy dekretu Lord. Co mogę. Aha, ale ty masz tragiczne te mierze. Halo, ty, FPS-y mnie jak się gubią. Czekajcie, muszę tu po. Ja mam 500 tysięcy zakładek. Muszę zamknąć przeglądarkę internetową. Tą drogą może ktoś się a może nikt nie pytał w sumie. W sumie nikt nie pytał, więc to nieważne jednak. Tyle niemożliwe, że ja w Korinis mam lagi, jak wyłączyłem wszystko, co Adanos jest. Adanos cieszył się ze wszystkiego, co wówczas powstało. A nie wiem. Ty, Satura zwrócił. Znaczy Vartras. Vartras! Co? Wiem, nazywa się doskonale. Dobra, a co? Co? O co tu chodzi? Wiem, nazywa się doskonale. Martin podjął. Jeszcze nie. Pośpiesz się. Jaki kurwa Martin? Dzięki ta, dzień, za pomoc dzięki. W naprawieniu oka i nosa. Zachowaj podziękowania na później. Czeka cię teraz największe wyzwanie. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy, mój synu. O! Stary? Mlekiem wrócił? Nie ma się już co bać smoków. Ja mam gorącą kamerę, kurwa, widzowie. Ale jesteście gorący. Ja pierwszy upór. Ale tacy jesteście gorący, widzowie. Zatem wyposaż się odpowiednio i przyjdź do mnie, gdybyś potrzebował pomocy. Zawsze miej przy sobie oko i nosa. Niech Adanos będzie z tobą. To? Ja się w ogóle nie słuchałem, Valtros. No nic, no dobra. Kici woko, Myksir. Myksir. Jeden z nas. Ale Valtros tu wróci przecież. Nie nada, coś gada. O kurwa, ty, a ty co ty masz za świetliki tu na tym? Co mu, co? Halo? To jest ty. Ja mam wrażenie, może było tak, że ja. To jest ta chyba magiczna kusza, co ja ją miałem i ja mu ją pewnie sprzedałem i on co założył? Co ty gadasz, że. A, zaszczyt, bo jestem paladynem, tak? Dla mnie zaszczyt? Tak. Zaszczyt. A musiałem zapłacić temu chłopowi 500 golda, bo przedtem mówił tak. Jesteś z kolonii górniczej, wypierdalaj. Skitu tak mówił. Chciałem chłopowi 500 wyrzucić błoto, że w ogóle mnie obsługiwał. Ty to niapkowy. No tu możemy z tej shishi palić, nie?
na przykład z grzybami połączyłem, kurde, tytoń. O! Kurde! Co ja mam z tym? Nie ziewam, zaczynam odcinek, zaczynam ziewać. No nie rozumiem, kurde, ja się naprawdę dobrze przy tych odcinkach bawię, no. Daj spokój, nie opowiadaj. No ja się naprawdę przy tych odcinkach dobrze bawię przecież, no. Jakbym się nudził, to bym nie nagrywał, no. W porządku. Łuk, łuk. No nie wiem, czy ja chcę się uczyć łuku strzelać. Ja nie wiem, co daje nawet strzelanie z łuku. Mogę łuku albo zręczność się nauczyć. Kurwa, idę się uczyć. Może zręczność lepiej. Zawsze to powtarzałam. Ty, ja mam 90 zręczności. Nie, zostałem sobie na zręczność. Idziemy do Lorde André. A później do Lorde Hagen. A później do Magów Ognia. Później do Xardasa. Oj, to wszystko będzie raczej. Czemu André? Zabiję wszystkie smoki. Zabiłem wszystkie smoki w Górniczej Dolinie. Jeśli to prawda, musisz o tym opowiedzieć lordowi Hagenowi. Aś, przecież pochwali. Lepiej idź prosto do niego. No dobra, to Lorde André nam za dużo nie powie. Idziemy tutaj się pochwalić Hagenowi. Magowie ognia i są jeszcze jakieś tutaj goście. Magowie wody, czyli... Może bo zachodzi słońce i tu pada deszcz, kurwa, no nie, nie wiem. A co ty gadasz, jaki statek? Powiedz jeszcze raz, jak tu jestem. Hej, ty! Dobra, później. Ciekawe, że jest tak, że jak się pojawia kolejny... By jak w czwartym rozdziale nie pogadam ze specyficznymi postaciami, to na przykład w piątym rozdziale już nie mogę z nimi pogadać o trzecim rozdziale na przykład. Nie wytrzymy. A tam to tylko gadanie. Musiały pojawić się problemy. Ode mnie nikt się... Będę się lepiej trzymać. Nie wiem. Od tego zdania. Nie wiem, widzowie. Nie powinno tak być, bo to jest, mówię, ja zacznę mówię o tym, że siema. A tu co się od kurwa? To się nigdy nie zmieni. Witam, wita. Słyszę o tym po raz pierwszy. W końcu musi wygrać sprawiedliwość. Mr. Longde Hagen. Nie no, idę se poćwiczyć, bo... Ja, bo dobra, to później. Najlepsi wojownicy orków ruszyli do ataku. Brednie. Moi ludzie nie donieśli mi o żadnym pospolitym ruszeniu orków. Może jacyś ich zwiadowcy zabłąkali się do pobliskich lasów. To nie byli zwiadowcy. Przy jednym z nich znalazłem ten pierścień. Pokaż. Niepokojące. To znak ich siły. A więc orkowie porzucili swoje palisady i stanęli do boju w otwartym polu. Nie widziałem ich jeszcze zbyt wielu. Głównie ich przywódców i kilku wojowników. Tak? Zatem planują coś innego. To dobra, mało podobne do orków, by ich przywódcy wypuszczali się w pojedynkę poza swoje osiedla. Ale to świetna okazja, by uderzyć w ich czuły punkt. Gdy stracą swoich przywódców, morale całej armii osłabnie. Mam dla ciebie nowe zadanie. Zapomniałem, że to nie jest 3,5 kilo. Masz zabić wszystkich orkowych przywódców, którzy kręcą się po okolicy. Że nie mogę sobie to podnieść, tylko to trochę wazy. 20 czy coś, 30. Szybko się nie podniosą. Dobra. Udaj się najpierw do Ingmara. Doradzi ci, jak skutecznie walczyć z takim przeciwnikiem. Elitarni wojownicy orków to jego specjalność. Często miał z nimi do czynienia. Wszystkie smoki zostały zgładzone. Wiedziałem, że Inos doda ci sił w walce ze smokami. Gdzie jest Ruda? Orkowie wciąż ulegają zamach w Górniczej Dolinie. Garond nie może opuścić twierdzy, póki nie odeprze ich ataku. Niech to szlak! Jeśli Garond nie potrafi uporać się z tą sytuacją, sam się tym zajmę. Żadna banda orków nie stanie mi na przeszkodzie. Powiadomiłem już moich. Ale wiatr się zabrał. Przygotowujemy się do wyruszenia w drogę. Zabieram ich wszystkich.
Na straży statku pozostaną nieliczni wartownicy. I co? Pora, by ktoś wreszcie rozprawił wielka się z tymi bitwa orków. No dobra, dobra. Ale Mr. Hagen, ja. Słuchaj, jest... Czekam tylko na wyposażenie. Okej. Okay. Rozumiem, że Hagen zbliżający się hordy na dowód moich słów przyniosłem Hagenowi elkowy pierścień. Kazał sobie dostarczyć wszystkie pierścienie, jakie uda mi się zdobyć. Litarni elkowie z wojownicy są specjalistą Ingmara. Ingmara? U? U? Ty, ja nigdy nie wiedziałem, że ty tu istniejesz. Będziesz moim nauczycielem? Mogę nauczyć cię specjalnych metod treningowych, dzięki którym wzrośnie twoja biegłość w posługiwaniu się różnymi rodzajami orężów. Oka. Jak sytuacja? Jak sytuacja na kontynencie? Jeszcze nie wygraliśmy wojny, chociaż królewska armia zmusiła orków do odwrotu. Wciąż jednak musimy stawiać czoła niewielkim grupom najeźdźców. Te stworzenia nie znają honoru ani wiary, dlatego wierzę w nasze ostateczne zwycięstwo. Orkowie planują ogromny atak. Doprawdy? Bardzo interesujące. A skąd niby o tym wiesz? Niektórzy z ich przywódców grasują w tej okolicy. A było tak ładnie dzisiaj. Nie wygląda mi to na typową strategię orków. Sąsiad, chłopie. Sąsiad w gaciach, po dupce, sykosi, kurwa. Drugi sąsiad, normalnie, takie w staniku, kurwa. Ledwo co, bo... Wiecie, jak to, jak starsze osoby, to często tak, wiecie, ledwo coś, kurwa, tam miesza coś. Chłopie, wszystko tam lata. Mówię, kurwa, ma się niekomfortowo w domu czuję, bo się czuję jak na jakiejś plaży zajebanej. Rozumiesz? Tutaj mi, kurwa, pies biega, czeka pod drzwiami, a tu chłopie frytki, kurwa, mieszam. Patrzę, tu sąsiad, kurwa, trąbi, macha. Mówię, ja pierdolę, weź się zesraj, zaraz, ja się zesram zaraz. No dobrze, ja lubię, teraz pada, wszyscy wypierdalać. Fajnie było, pierdalać. Ale to jest taki instant, nie? Ciepło? To jest kurwa wszyscy. Jeden sąsiad, drugi sąsiad, trzeci sąsiad, czwarty sąsiad, piąty sąsiad. Pięć sąsiadów, kurwa, koło mnie zaczyna kurwa roboty ogródkowe, nie? Co wyjdziesz, to mówisz tylko: witam, cześć, dzień dobry. Co masz na myśli? Co to oznacza? A jeśli mówisz prawdę, oznacza to, że próbują nas najpierw osłabić, wysyłając tu swoich najlepszych wojowników. Przeważnie jeden dowódca prowadzi całą hordę orkowych wojowników. Zwykle nie spotyka się ich w grupach. Taka strategia ma swoje uzasadnienie. Przywódcy stanowią rdzeń sił szturmowych i zwykle są otoczeni kordonem wojowników. Dlatego, aby się do nich zbliżyć, trzeba pokonać przynajmniej 30 wojowników. No ja z jednym może pokonam. Co teraz zrobimy? Dobre kombo strzelam. Kiedy pojawiają się w takiej liczbie, to przeważnie tworzą patrol prowadzony przez najwyższego rangą przywódcę. Herst zakłada siedzibę i wycofuje się do jakiejś jaskini, z której wydaje rozkazy swoim oddziałom. Gdyby udało nam się schwytać tego przywódcę, zyskalibyśmy ogromną przewagę. Orkowi przywódcy lubią przebywać blisko wroga. Jego jaskini należy zatem szukać gdzieś w pobliżu miasta. W pobliżu farmy Lobarta zauważono kilku orków. Może właśnie tam należałoby rozpocząć poszukiwania. Okej, czyli mamy też oprócz tego, że mamy jakby szeroko rozumianą misję ratowania świata, tak? Ratowania tutaj. No naszego świata, to też mamy oczywiście przyziemne misje, takich jak hordy orkowych wojowników na przykład. Czy bywa prawdopodobnie, nie? Dlatego dostaliśmy jaskinie, nie? Pewnie mapy. Patrzcie, to są wszystkie słuchajcie, misje, których nie zrobiliśmy. Wszystkie aktywne misje, które można jeszcze dokończyć, nie? O. Pojebane. Strasznie dużo tych misji, ale no to są takie misje, których nie chce mi się często robić. Albo gdzieś utknęłem i jakoś tak, wiesz. Larius, ty właściwie kto ty jesteś? A co cię to? Aha, nie wiem, ale bym ci tak z mieca przykurwił. Szczególnie jak już jestem takim kozakiem i kiedyś nie miałem, a teraz mam. Aż się podrapałem, tutaj jest taka kulka, nie wiem czy wiecie. Tutaj jest, słuchajcie, taka kulka. Jak sobie tu przemacasz, to jest taka kulka. I
i mnie to boli, nie? Jak się dotykam. I mam, jak sobie tylko przypomnę, to już mnie kurwa nosi. Bo ja mam takiego zioma. I on tam, wiecie co on robił z tą kulką? On brał tą kulkę i se przenosił ją tutaj, rozumiesz? I mu pokazywał. Tą kulkę tu se całą twarz przenosił. To my tak już nie mogę o tym mówić, kurde, bo mnie nosi, jak sobie tylko przypomnę. Dobra, robimy Sawę. No, albo sobie przestać o tym myśleć, mieć o czymś innym. Do Xardasa, Xardas, magowie ognia, a później magowie wody. A później trzeba się zastanowić, co dalej będziemy robić. Wiem, że oni będą wyruszać, a ja mam z nim wyruszać? Nie wiem, ale na pewno wolałbym się przedtem udać do Xardasa, magów ognia i magów wody. Najpierw wolałbym do Xardasa się udać. Tu, czyli tu. Długa i tak. Łożysz, kurwa, ty! Co to za orgies, a ty to kto w ogóle? Larys? Lester. Ty. A kto to jest za org? Nie wiem, pomocy. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Będę parować, weź go, zaatakuj. Igo. Zajebij się. Bestia mniej. Troszkę, że X mi uciekł. Słuchaj, Lester, kurde, chwila. Co tu się dzieje, ty? Gdzie jest Xardas? Zniknął gdzieś, a. Ale zostawił na straży swoje demony. Chyba nie chce, żeby ktoś włóczył się po wieży pod jego nieobecność. Dokąd się uda? A tak Xardasa chyba spotkaliśmy, nie? Że demony. Kazał tylko przekazać. Spotkaliśmy z demonem. List. Przepraszam. Przeczytałem go. I co? I nic. Nie zrozumiałem ani słowa. Jedno jest pewne. Zbyt prędko go nie zobaczymy. Myślę, że zrobiło się tu dla niego za gorąco i postanowił dać nogę. Nie wyglądasz najlepiej. Mój ból głowy nie ustępuje nawet na chwilę. Szykuje się coś dużego. Chyba muszę najpierw odpocząć. Nie chcę robić spoilerów, ale wydaje mi się, słuchajcie, że my nie wygramy z orkami. Wydaje mi się, znaczy ja nie znam mapy, bo to jakby nie jest cała mapa. No, jakby ja nie wiem, czy cała jakby ten kontynent chyba nazywa się Myrtanom. Ale jestem przekonany, że my tej bitwy chyba wojny nie wygramy. Tak mi się przekonany może nie, bo ja nie wiem. Ciekawe jest to, że w Gothiku 3 normalnie z orkami se gadasz, nie? Nie robią uciaciaka, nie? Tylko normalnie sobie gadasz z orkami. Mówisz sobie siemano, normalnie tutaj tego, oni się mówią wypierdalaj. Uważasz, że jesteś ściekiem ludzkim. No i trochę malacje. Kujowi jesteśmy. Ale nie wiem, czy orkowie jakby istnieli, byliby lepsi. Orkowie mi się kojarzą, kurde. Okej. Dobra, czyli okej. Ja myślę, że my kumple. Że tak jak będzie jak w Gothiku 1. No widocznie nie, chyba że na górę się jeszcze mogę wpierdolić fastem. Mam kody? Nie mam. Że mogę wpisać, no ale dobra. Zobaczymy. Ożartowałem. Dobra, ale lista mamy, będzie czytane. Dziwne, że pada deszcz, ale mi nie pada w okno. Nie wiem, jak to działa. Leje deszcz. Potwornie pada deszcz, ale mi nie pada w okno. Nie wiem, jak to dziwne to jest. Będę musiał to ogarnąć zaraz tutaj. Nawet nie wiem, czy nie ma czegoś do schowania, ale nie chce mi się wstawać. Kurde, zaraz się okaże, że będzie ratowane. Kurde, odkurzec, bo se leżą na dworze czy coś. Bo zostawiłem. Dobra, co tu się dzieje? List Xardasa, poka. Podejrzewałem, że źródło zła w górniczej dolinie był jeden ze smoków. Myliłem się. Jeśli wszystko przebiega zgodnie z moim planem, szukasz teraz zapewne dworu Irota. Książkę, którą dałeś Pyrokowi, zawiera wszystkie potrzebne ci wskazówki. Powinienem być się domyślać, że jego poszukiwacze tak bardzo chcieli ją zdobyć. Musisz ją odzyskać. Otworzyć ją słowami Karakbendaro. Tylko nie mów o tym nikomu. Widzowie. Nic nie wiecie jak coś. Musimy zająć się teraz ważniejszymi sprawami. Ja jestem tylko w stanie pokonać zło. No to klasyka. Do gospody, a nie.
do klasztoru magów ognia. Siema, ja normalnie po swoją własność, którą wam dałem, znaczy nie ja, tylko Sarda, siema Minter. Zabiłem wszystkie smoki. Ty dumny? Naprawdę? A więc znowu zapłonęła dla nas iskierka nadziei. Teraz musimy tylko uderzyć w samo serce zła. Jeśli udało ci się tego dokonać, zwycięstwo będzie nasze. Kto? Ja? Naturalnie. A kto inny? Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? O, o. Dobra. To jest ten chłop, ja z nim gadałem, on tu normalnie tego. Nic. Solidny pokład. To przecież... No pierdolę, dobra widzowie, bo jak się okazuje, że jest jakiś odkusac na dworze, to mam celombalę, zaraz będę. Dobra widzowie, dopiero kara. A tutaj te zasy te, a mogę ich fasta zebrać normalnie? Patrzcie, tu zawsze kupuję te fajne spele, ten chłop ma, ale teraz widzę, jeszcze chyba nie uzupełnił. Albo miał tylko mało, nie? Też może tak być. Potki też możemy od niego kupić. Wydaje mi się, że zostanie przeznaczony tutaj zakup pewna ilość pieniążków, żeby tutaj zakupić potki. No myślę, że z tysiaka muszę wydać. W sensie bez hitu. Trzeba pokupować trochę różnych, żeby tak wiecie. Ale no nawet dwa koła wydaliśmy, ale no wydaje mi się, że jest giga potrzebne to. Ten dźwięk taki... Nie wiem kto... Ty, jak oni robili ten dźwięk? Bo ja mam wrażenie, że to jest dokładnie ten dźwięk. Nie mów, że to nieprawda. Chłop tam kurwa stał przed tym mikrofonem i... Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Co to tam jest? Tak jakbym nie miał wystarczająco... Ty, aż bym se kodami normalnie podleciał i zobaczył i to skubnął. Idziemy zobaczyć co to jest? Dla jaj i z ciekawości, wiadomo. Nie będziemy kradli, ale chcę zobaczyć, czy jest coś tam ciekawego. Nawet jak będzie coś najlepszego na świecie, nie bierzemy. Jak się kapę robi, o. Chyba coś takiego. Dawaj, dawaj. Nie można? Chyba nie można podnieść. Czekajcie, muszę, ja zajebiście to zrobię, patrzcie. Miodzio jest. Mogę? Nie, to jakiś tu miecz tak świeci. Jabba dabba du. Dobra. Ty to kto? A jak mi zajebie złote puchary, to się ten... A, bo... Może lepiej nie patrzeć. Wszystkie smoki are dead. Smoki zostały pokonane. All dragons are dead. To dobra wiadomość. It's a good message. Nasze położenie nadal jest but our location is very bad. Poszukiwacze nie zginęli wraz ze smokami. Wręcz przeciwnie. Słyszę, że w ciągu ostatnich dni ich liczba jeszcze się zwiększyła. Zabicie smoków z pewnością osłabiło przeciwnika, ale to wciąż za mało. Musimy uderzyć w samo serce zła. O. Rozmawiałem ze smokami. I czego się od nich dowiedziałeś? Mówiły o potędze swojego pana, który ma mieszkać w dworze Irdorad. Niech Inos ma nas w swojej opiece. A więc Czarna Świątynia odzyskała dawną potęgę i wysyła do naszego świata swoje sługi. Co to za dwór Irdorad? To wschodnia świątynia boga Beliar. Ja nie będziemy musieli iść do magów wody. W Myrtany były takie cztery, ale ta... Jest z nich wszystkich najbardziej przerażająca. Jakieś 40 lat temu północna i zachodnia świątynia zostały zniszczone. Mężni rycerze biorący udział w tym przedsięwzięciu dopilnowali, by nie pozostał z nich kamień na kamieniu. Wtedy hordy nieprzyjaciela nie miały żadnych szans w starciu z zastępami bohaterskich wojowników i paladynów. Zniszczenie pozostałych dwóch miejsc sekty wydawało się tylko kwestią czasu. Zło mogło wreszcie ponieść ostateczną klęskę. Ale gdy upadła druga świątynia, pozostałe po prostu zniknęły. Zniknęły? Całe świątynie, tak? Jasne. Nie drwij ze mnie! Sytuacja jest poważna. Smoki, jeśli zombie. Odzyskał swoją dawną potęgę, pokonanie nieprzyjaciela nie będzie śniący. A nas bezi zniknęły, tak? Odnaleźć. Nie no, myśmy... Szczerze mówiąc,
Jakby pirokar mi powiedział, że zadanie. Że zrobię, jak wejdę na tą stronę i zacznę jeść, nie wiem, ich specyfik to plus 8 cm w jeden dzień, to ja bym pirokarowi kurwa po tym wszystkim naprawdę uwierzył. Co się stało z tą zaginioną księgą? Co się stało z tą zaginioną księgą Xardasa? Bez innej wiedzy ze świątynia, kurwa, zapytasz, znikła. Ale niewielki będziesz miał z niej pożytek. Mam nawet mamuśki w mojej okolicy uwierzył. Zabrałem ją do naszych pracowni, ale mimo wielu prób nie udało się nam jej otworzyć. Ten przeklęty Xardas znowu z nas zadrwił. Ja umiem, mogę zobaczyć tę księgę? Naturalnie. Śmiem jednak wątpić, by powiodło ci się tam, gdzie zawiedli najznamienitsi mistrzowie tego klasztoru. Ale proszę, próbuj śmiało. Talamon nie będzie cię powstrzymywał. Dobra, gdzie wy... Gdzie wy macie to? Smoków mikstura ze smoczych jaj. A, to właśnie, tu też mam miksturę do oddania. Odejdź. Ultar. Jakie? Nie. Dobra. Ale bym zajumał te dwa. Dobra, walnijmy save'a i spróbuję zajumać dwa kielichy. Choć wątpię, że mi się uda, ale... Jak stoją dwa kielichy, to ciągle się obracam tam, ale tak patrzę, że nie pada deszcz. Ja ponadto jest save. Dawaj, bo ja mam chłopie ADHD, kurwa. Ja muszę robić dalej, jest 16 godzina. I od 6 godzin, słuchajcie, jeden odcinek na 2 godziny nagrywam, bo niestety w międzyczasie też przechodzę gierkę, tak, bo nie chcę cheatować. Strasznie długo mi to zajmuje. A miałem za... kurwa, miałem ukraść i poszedłem, no. Teraz się zamyśliłem. Dobra, i z tymi złotymi kielichami. Ktoś tam ma nas nie powstrzymywać. Tu wszystko zostało kradnięte. Tu nic nie ma. O! Tu też nic nie ma. Chyba, że jestem przejście przejście za książkami, na przykład tam. Tak jest napisane w świętych pismach. No to już pytaliśmy. Wiecie, co było śmieszne? Jakby faktycznie tam było ukryte przejście, ja bym tylko powiedział, że tam jest ukryte przejście, nie? To było zabawne dość. Niech. Sergio. Tu nic? Biblioteka, to pewnie tu, tak? Czy jeszcze jest ta piwnica na dole? Słuchaj, Caracas. Poka mnie towary. Przyzwanie demona, on też ma fajne, no. Przyzwanie demona, a nie mam golda. To tutaj trzeba handel zrobić, tak zwany. Tutaj musi być handel, musi pójść, nie ma takiej innej możliwości. To musimy sprzedać. Niepotrzebne. Niepotrzebne i właściwie to też niepotrzebne wszystko, tylko żebym tej rudy nie sprzedał. Dobra, 500 golda mamy. I tutaj golema i szkieleta. O, armia ciemności, podoba mi się. Jak hey, twoje ty. Studia, to raczej... Jak to? Wróg ma wiele twarzy. Trud... Okej. Okay. To nie ty byłeś. To by książkę miałem przynieść, ale ja hey, nie przyniosłem, bo to z Corinis, ale to nie, nie wiem. Oczywiście wciąż prowadzę. Nie, to tu mój chłopowie jakąś książkę miałem przynieść. No nie będę specjalnie jakiejś jednej książki szukał. Zresztą to nie, nawet nie podał konkretnego miejsca, tylko mówi: no książkę musisz, Witako, przyjdzieś to w Corinis jest czy coś. Jego decyzja. Gdzie znajdę, to ja wiem wszystko. Niech. Nie wiem, czy ktoś tu klika, gdzie znaleźć kościół, bo nie wiem. Zasy musisz być gałganem, jak to zrobiłeś. A może to ten chłop na dole? Może być, co nas on tam mówił, że nas nie wpuści. Mam, słuchaj, ja smokę do ciebie. No oraz. Hej. Proszę, mam dla ciebie jajo smoka. Raczysz sobie żartować. Jest prawdziwe. Skąd je masz? Jak je znalazłeś? Wolałbym zachować to dla siebie. Jak uważasz? Co za nie chcesz? Loda. Ekipy. A to było nawet dobre, ty. Tylko ja nawet nie skumałem, co powiedziałem, wiesz? Dopiero później do mnie doszło, tak jak wybuchłem śmiechem. Daj mi trochę mikstury, kiedy będzie gotowa. W porządku. Ale pamiętaj, co ci powiedziałem. Nie wiem, jaki będzie rezultat tego eksperymentu. Dobra. Przyjdź później, kiedy skończę. Krążą ostatnie.
czy zdra... Nie, no to... A przecież ja umiem, chyba że to jakieś inne ekstra leśnicze z innych rzeczy, tak? Znaczy, no to można by się w teorii było nauczyć, można by było... I wtedy bym zaoszczędził... Ale z drugiej strony nie ma co oszczędzać już na tym etapie gry, w sensie mam w kurwę giga dużo siana i wydaje mi się, że nie będę potrzebował najbliższej. Nie wolno ci iść dalej. Chyba ten. Zawróć. Pyrokar mówi, że mogę przestudiować księgę Xardasa. Tak mówi. W takim razie możesz wejść. Dzięki talalalamon. Talalalala. Dużo by mnie to kosztowało. A widzę tutaj jakieś... O, a to co? I drzwi... O kurwa, jak tu ciemno jest. Ty, co tu się dzieje? Szybko, potrzebuję tu spela na jasność. 10. To nie jest spell na jasność, to jest spell na dobrą kurwę imprezę. A gdzie jest ta księga Xardasa? Halo? Lampa. Co ja mogę niby z lampą zrobić? Ja może mogę zapalić lampę. W sumie fajne by było. Jak w tym, w Wiedźminie. Wiedźminie mogłeś... Ty, a ja wiem co mogę z lampą zrobić. Na pewno. Nie no. Przestawę mi się otwiera dodatkowe przejście, ale jestem tak o tym przekonany kurwa jak nigdy. Dobra. Elegancko jest. Nie wiem czemu dostałem doświadczenie 1000, ale... Gdzie z tym? To tu miałem zejść? On mi to powiedział i ja to skipłem, nie zwróciłem uwagę. No nie no kurwa, wygląda na to, że nie. A, pomocy, co jest grane tu się dzieje? Halo? Co jest? A! O kurwa, ty, jaki power mają. Pomóż mi, ty! Zobacz, co żeś narobił. Ja tu tylko księgę Xardasa chciałem założyć. Ty, no ty ruszysz dupę Talamon, czy nie? Nie, no każdy będzie miał wyjebane, tak? W moje życie. Dobra, kurwa. Pomocy? Halo? Nie, dopiero save'a mam tutaj. Dobra, widzowie. No to co, w ogóle to wydaje mi się, że to tyle, nie? O, złoty puchar przynajmniej jąknę na koniec. A, frajerzy, elo? Dobra, widzowie, widzimy się jutro w takim razie. Smok pokonany, mission complete. Tutaj została wiadomość zaniesiona. Mogę ci opowiedzieć o takim. Jest totalnie, jest totalnie giga, turbo, sztos. Normalnie idziemy, ja idę tam oddać jeszcze raz tą misję uważenia, idę tam pozabijać te moby i widzimy się jutro, jak przestuduję tam księgę Xardasa, oni się kurczę zdziwią, że ja tą księgę Xardasa, odbierzemy nową miksturę z jajem smoka, nie wiem co tam nam da, może jakąś odporność na obrażenia, coś takiego, nie wiem, od smoka albo coś takiego. Dlatego wolę to zamiast oczywiście mikstur, walić te mikstury. Wejdźcie w opis, Twitter, Twitch, Instagram, wszystko macie w opisie, mój drugi kanał vlogowy, oraz zobaczcie sobie Rewinda, widzimy się jutro, nie, jeszcze raz moi drodzy, miłego dnia, oraz miłej nocy, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.